Rozmawiam z panem Andrzejem Wercem, pierwszym starostą reaktywowanego powiatu. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób powiat powstawał, skąd pan się znalazł w powiecie, pan naukowiec, a objął pan stanowisko starosty. No, to takie okoliczności też trochę dziwne, dlatego że właściwie cały czas pracowałem i dość długo naukowo. Najpierw rozpoczynałem staż asystencki na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam gdzie kończyłem studia, a później przeniosłem się do Polskiej Akademii Nauk, do Instytutu Geografii. Czyli kończył pan geografię? Geografię. Geografię. No i szef zaproponował mi, że w Karpatach chcą gdzieś założyć stację naukową. I stanęło na tym, że będzie to Szymbark, dlatego że tutaj Ministerstwo Rolnictwa musiało likwidować hodowlę lisów, która była w obrębie wsi. To jednak ta strefa jakaś ochronna powinna być. W związku z tym no, musieli to przenosić gdzie indziej. I Akademia Nauk z Ministerstwem Rolnictwa dogadała się, że ona przejmie to. I właśnie Instytut nasz Geografii Przestrzennego Zagospodarowania, który mieści się w Warszawie, podjął się właśnie budowy stacji naukowej w Szymbarku. No i wiadomo, jak wyglądała taka hodowla lisów i jak wiadomo, czyli ta hodowla lisów była w Szymbarku? W Szymbarku, właśnie tam w dawnej resztówce dworu Groblewskiego. Tak. No, stan był opłakany, bo tam właściwie tak jak ja przyjechałem w 1968 roku, to w październiku powiedzmy objąłem pracę tutaj. To były jeszcze klatki, lisie, szczury biegały pod klatkami, tam, no bo tam oczywiście te resztki jedzenia przez te siatki spadały, to one tam miały co jeść. No także po drugiej stronie potoku był młyn, no to też wiadomo, że miały używanie. Używanie miały. Tak, no i już na stoku zlikwidowaliśmy pierwsze te klatki, które tam właśnie były. I zaczęliśmy ten stok jakoś tam urządzać pod przyszłe badania. No, sytuacja była taka, że właściwie nie za bardzo było gdzie nawet mieszkać, bo tak w dworku, który zresztą no, był też w stanie takim opłakanym, bo to różni ludzie tam mieszkali, różne, jeszcze wcześniej i Gromadzka Rada tam gdzieś była i jakieś inne rzeczy. No w każdym razie wewnątrz, no nieciekawie on wyglądał. Jak ja przyjechałem we wrześniu najpierw zobaczyć co to jest, gdzie to jest i tak dalej. A ponieważ jeszcze przez wrzesień musiałem ze studentami mieć praktyki, no to ja się wróciłem do Krakowa, a żona, dla żony szukałem gdzieś miejsca, no bo ona nauczycielka z kolei, prawda? A ponieważ to też tak dość raptownie ta sytuacja wynikła, że ja się zdecydowałem, że te, na powiedzmy 3, 4, no do 5 lat, że ja tutaj przyjadę, a potem wrócę sobie do Krakowa. Aha, takie były plany. Takie były moje plany. No i właśnie zaczęliśmy szukać pracy dla żony. No i podjechaliśmy w pierwsze lepsze miejsce do technikum rolniczego w Bystrej. Najbliżej powiedzmy tego miejsca. No i akurat tam dyrektor Niżański był taki już jako wtedy jako pierwszy, powiedzmy, go pamiętam, bo po nim było już jeszcze kilku innych dyrektorów. I mówi, no z nieba mi pani spadła. Tak? No bo poszukiwała. No to wyjątkowy zbieg okoliczności. Tak, tak. No i właśnie ona się tam zatrudniła.
A ja jeszcze przez miesiąc musiałem wrócić do Krakowa, no i ze studentami w teren. Także miesięczną taką praktykę jeszcze miałem poza i dopiero od października tutaj przyjechałem 1 października. Żona przez ten miesiąc Roku 68. 8. Tak, 1968. No i żona tutaj w dworku miała jeden pokoik, miedniczkę, krzesełko, maszynkę Czyli bardzo bardzo spartańsko. spartańskie warunki. No i mówi tak, wieczorem jak wychodziłam, siadałam na schodach i tak bałam się dalej iść, bo tam szczury chodziły. No to I mówi, wytrzymała była. patrzyłam na księżyc. No, tyle, że już byli moi koledzy, to znaczy niektórzy tam poznałem dopiero, bo to nie wszyscy byli mi znani. To było 3 doktorantów, którzy tu przyjechali tuż przede mną, no i w zasadzie oni mieli też badania rozpocząć. Wiadomo, że oni nie byli na etacie, wobec tego ich goniły terminy, żeby rozpoczynali badania, a tu wszystko w proszku. Żadnych badań nie można było jeszcze prowadzić. Także jak ja przyjechałem, no to zaczęliśmy tam ten stok urządzać do badań. No, to w zależności od tego, kto się kim, czym się miał zajmować, no to powiedzmy w tym kierunku przygotowywaliśmy te badania. Głównie chodziło o spłukiwanie, erozję, powiedzmy, stokową taką i obieg wody na stoku, jak to funkcjonuje to wszystko, czyli Na którym stoku to było? to znaczy w obrębie stacji naukowej, ale oprócz tego mieliśmy taki stok w technikum rolniczym Bystrej, tam z kolei taki łąkowy stok. No i jeszcze założyliśmy tam stok leśny taki w obrębie Maślanej Góry. Tak, także żeby ująć powiedzmy ten obieg przy różnych warunkach uprawy, prawda? Czyli las, łąki, pola orne i tak Rozumiem. dalej. No i oczywiście to wszystko też polegało na tym, że koledzy zresztą, którzy tym się zajmowali, bo ja mówię, ja na razie byłem pracownikiem etatowym, więc ja bardziej się organizacyjnie Organizacją, całą tak. całej stacji zajmowałem. No był jeszcze taki kierownik administracyjny, starszy pan, no ale on, powiedzmy to tak, tak był gdzieś tam po znajomości dyrektor administracyjny go tutaj zrobił właśnie tym kierownikiem. No to, ale on się tam nie zajmował tymi sprawami. Natomiast no, w obrębie tej resztówki były takie dawne obory, czy stajnie, czy obory, bo tam, ale raczej tak, obory dlatego, że pani Groblewska się zajmowała hodowlą bydła jeszcze przed wojną. Tam jakieś konie też na pewno Na pewno tak. były, tak. No i na bazie tych właśnie starych obór postanowiono, że nie wolno wtedy było żadnej inwestycji robić w instytucie, nie było na to pieniędzy, więc tylko na zasadzie jakiegoś tam remontu Cały czas trzeba było kombinować. powstawał cały budynek, ten najdłuższy, który tam jest obecnie. No to właśnie na tych oborach powstał budynek, gdzie była takie, powiedzmy, sala konferencyjna, pokoiki gościnne, kuchnia. No bo chodziło o to, że tak, myśmy z jednej strony prowadzili badania naukowe, a oprócz tego na bazie tej resztówki no miał być taki jakby dom pracy twórczej, że ktoś przyjeżdża sobie z
ze swoimi materiałami, siada, pracuje, spokojnie tak. pracuje, prawda, i tak. I coś takiego to było w koncepcji całej. No i ta obora została zamieniona właśnie na taki dom, gdzie były, ja mówię, te pokoiki, gdzie sala konferencyjna, można było, prawda, różne robić konferencje naukowe i tak dalej, też tego typu. Ale na samym początku, ja mówię, to jeszcze nie mieliśmy tego wszystkiego, tylko mieszkaliśmy w starym dworku i w takiej resztówce, która zresztą, to znaczy na początku nawet nie, bo tam trzymano te skóry ze zabitych tych lisów, więc to wszystko śmierdziało, wszystko to trzeba było, mówię, ciągle to było na etapie takiego urządzania, tego jakiegoś tam przystosowywania do innych celów. Pieniędzy na to wiadomo, że nie było też za wielkich, więc to wszystko tak skromnie wyglądało. No i myśmy, ja mówię, no to długo by o tym mówić, jak te badania tam były prowadzone, ale w każdym razie, no były to takie badania, gdzie wszystko zależało od naszej inwencji, naszych pomysłów, bo wprowadzaliśmy tam nowe urządzenia, które rejestrowały. No wiadomo, że jeżeli coś się dopiero tworzy, to się próbuje, prawda? Coś tam wymyśliło się coś, a później okazuje się, że no nie do końca to funkcjonuje dobrze. W warunkach takich na przykład ekstremalnych, gdzie jakieś tam duże spływy wody, czy powiedzmy erozja duża, czy coś, no to były takie tego typu kłopoty, także że to... No bardzo twórcza praca. Twórcza praca, tak. I nawet no myśmy... Te pierwsze wyniki, jakie zostały, zwłaszcza przez moich kolegów, osiągnięte, no bo ja mówię, oni musieli pierwsi te wykazać się, bo ich goniło ten czas, gonił, żeby w odpowiednim czasie zrobić doktorat, jak byli na stypendium. No to te wyniki były dość ciekawe w każdym razie, tak i ja mówię, w skali kraju, ale i nawet i europejskim, światowym. O proszę. Tak, także nasza stacja miała taką no, renomę dość dobrą w tamtym czasie, tak. No, ja tam powiedzmy zajmowałem się też niektórymi badaniami, ale to takim bardziej wyrywkowo, nie na jakąś szeroką skalę badania w czasie czy coś takiego, tylko takie przyczynkowe robiłem, no bo tutaj różne inne laboratorium urządzałem, powiedzmy skupowałem różne do urządzenia, powiedzmy szkło do laboratorium, różne inne rzeczy, no wszystko to, co jest niezbędne, prawda, do tego. No i całe to zaplecze trzeba było jakoś utrzymywać na bieżąco, no to na tym często polegała cała też i praca moja. Dopiero później, jak już jakoś mnie sobie to poukładali wszystko, no to wtedy miałem więcej czasu i do badań. Próbowałem, powiedzmy, takie badania jak deflacja, zajmować się, czyli przebywaniem śniegu, erozja zimą, jak to wygląda też, transportem później materiałów w korycie rzecznym. Tak, a na samym końcu, no, chcąc już tak rozszerzyć te badania, no to zająłem się właśnie i pod tym kątem to laboratorium robiłem, żeby zająć się denudacją chemiczną. No i moje badania polegały na tym, że ja w obrębie całej zlewni Bieszczanki, która wpada do rzeki Ropy, czyli cała ta zlewnia była objęta badaniami,
No i też właśnie wybrane stoki. Bazowałem na tych stokach, które wspólnieśmy zakładali, czyli tutaj w obrębie naszej stacji, na stoku leśnym, powiedzmy, Maszlanej Góry, ale równocześnie wszystkie też objąłem badaniami wszystkie cieki, czyli dopływy tej potoku Bieszczanki, żeby wykazać zróżnicowanie tej denudacji chemicznej w obrębie Lewni. Pod uwagę biorąc to, że jest zróżnicowanie i geologiczne w obrębie tej zlewni, wobec tego jak przebiega ta denudacja w obrębie tych utworów geologicznych, a równocześnie jak na tą denudację chemiczną wpływa na przykład roślinność leśna, uprawy te rolne, prawda, czy inne, no, tak, tego typu, no, a równocześnie robiłem to tak, żeby wykazać tą, przebieg tej denudacji w obrębie powierzchni stoków, w utworach zwietrzelinowych, czyli tam, gdzie jest to najbardziej zwietrzałe, no i w obrębie skał najgłębiej, prawda. No i I tam w stacji panowskiej pan był do? Do 90 roku. Do 90. Tak, tak. Sporo czasu pan tam spędził. Sporo czasu, tak. No i właściwie przypadek spowodował, że zacząłem myśleć o innej pracy. Mianowicie, był taki czas w ogóle w panie i to nie tylko pewnie dotyczyło panów, ale i uczelni wyższych wszystkich, ale szczególnie wiem, że to w obrębie Polskiej Akademii Nauk, że redukcja etatów miała nastąpić mniej więcej o 1/3 we wszystkich instytutach. No tak, takie sobie założenia jakieś zrobili. Czym to było podyktowane, to nawet nie dochodziłem tego, czy to chodziło o to, że brakowało pieniędzy, na pewno. Prawdopodobnie. Bo zawsze ich brakowało w tamtym czasie. No i tak, no, zaczęło się mówić w instytucie, że no, likwidacja stacji, no to będzie łatwiejsza, prawda, tutaj. Wiadomo, że w Warszawie no, nie zlikwidują sobie instytutu, prawda? Były dwa takie zakłady naukowe główne w Krakowie i w Toruniu, no to też wiadomo, że no, trzeba będzie je utrzymać. Natomiast no, było kilka stacji na terenie Polski, tutaj głównie w Karpatach i tam na Pojezierzu Mazurskim jedna. No i już tamtą zaczęto zlikwidować. I mówiło się, że następne też będą likwidowane. No wiadomo, że tam opór baterii jeszcze tam powiedzmy niektórzy szefowie bronili, żeby nie likwidować, żeby nie tego, no ale to już tak się wszystko. No a ja w międzyczasie zacząłem budować tu dom. Chce pan zostać tutaj? Tak, w instytucie ta sytuacja o tej. Czyli zaczął pan rozglądać się za jakąś pracą. No więc sobie myślę tak, no albo tutaj gdzieś pójdę do szkoły, do liceum zresztą już prawdę powiedziawszy zacząłem tam rozmowy, już miałem z panią dyrektor Pels wtedy i miałem ewentualnie tam, ale ja mówię, jeszcze nie byłem pewny, czy na pewno chcę do szkoły. No i a w międzyczasie byłem już radnym w gminie Gorlice. Interesowałem się tymi sprawami, zawsze takimi społecznymi. No to tam zaproponowali mi, żebym startował
narodowego, no, zostałem radnym. No i później to jakby tak to wszystko jakoś już samo się układało, że wójtowie ci wszystkich tych gmin, które wtedy należało do województwa nowosądeckiego, a z naszego terenu mówią, żebym startował na kierownika urzędu rejonowego, bo jest no, urząd rejonowy powstaje i tak dalej. Tak właśnie w tym czasie powstawały już ta administracja rządowa, takie coś pseudo powiaty to były. Przygotowanie. Tylko nie samorządowe, a rządowe, prawda? Tak. No i ja sobie myślę, tak, no to zastartuję do konkursu stanu. No i konkurs się odbył akurat w Urzędzie Miasta. Wojewoda przyjechał tam ze swoimi ludźmi. No i akurat tak się złożyło, że wygrałem ten konkurs. W związku z tym zacząłem organizować urząd rejonowy. I to tak po kolei. Jak przyjechałem na stację, no to zajmowałem się urządzaniem stacji, prawda, naukowej. Jak zostałem kierownikiem urzędu rejonowego, od podstaw znowu urząd rejonowy i całą tą administrację rządową tu. I tak w budynku tym, w którym starostwo teraz jest, no to był w tym czasie NOPR, czyli ten nowosądecki ośrodek postępu rolniczego. I no, wojewoda polecił, żeby oni opuścili ten budynek. No to złośliwie tak opuścili, że go zrujnowali dosłownie wewnątrz. Jak ja przyszedłem, no to ręce załamałem. Aż tak było? Tak. Ale to było już takie celowe, bo nie wiem, no, no, może celowe, może niecelowe, może opóźniali to też i może to ze względu na to, że w ostatniej chwili to robili, bo już ich, prawda, wojewoda przycisnął, że ja tam monitorowałem też, że właściwie nie wynoszą się. No to tak się wynosili, że wszystko wyrywali, te bazerie ze ścian, powiedzmy, odcinali wszystko. Nie tak, żeby rozmontowywać, tylko po prostu no, wyrywali, niszczyli. No dosłownie to wyglądało tak, że ja zadzwoniłem do wojewody i nie wiem, jaka to jest sytuacja. Ja mówię, to chyba należałoby zgłosić do prokuratora. Aż tak to wyglądało? Tak. A on mówi, nie, no nie róbmy na samym początku, mówi, jeszcze mówi, urzędu nie ma, to będzie ten, mówi, nie, dajmy spokój. No i tak, no to ja, to jego decyzja. No i on tam tylko oczywiście wezwał tego dyrektora NOPR-u do siebie i tam, czy zastępcę, bo ten akurat gdzieś był za granicą, ten się dyrektor, ten zastępca oberwał za to. Mhm. No, i, no ale jakby to urządzanie, no to też tak wyglądało, że na samym początku chcąc, żeby nawet wejście inaczej wyglądało, drzwi inaczej, bo to było takie ohydne te drzwi, jak popatrzyłem, to poprosiłem tam jednego z tych pracowników dawnego NOPR-u, ponieważ on mówi, czy on się tu będzie mógł zatrudnić, tak ja mówię, zatrudnię pana, ale musi mi pan pomóc tutaj. Wzięliśmy się i samiśmy te drzwi zdjęli i zaczęliśmy czyścić te drzwi, pomalować, żeby to wyglądało jak przynajmniej wejście, bo w środku to, ja mówię, jeszcze i tak urząd nie funkcjonował, wobec tego mógł być tam, ale ja mówię, sam wygląd ten zewnętrzny był paskudny. No ale to jakoś nikomu nie przeszkadzało, że to tak wyglądało. Tak, także ja mówię, takie epizody jakieś śmieszne.
drobne, ale tak to wyglądało, ta moja praca na samym początku. A później, urządzanie tego to tak. Przejmowanie od gminy zadań, przejmowanie od wojewody zadań, bo to część urzędy rejonowe, części, prawda, z góry dostawały tych zadań, a część od gmin przejmowała. Tak. Także że w związku z tym i z tymi etatami kłopoty, no bo gminy nie chciały przekazać tych etatów, no bo czego mają, prawda? Raz, że ten opór materii też, że to dlaczego im się odbiera pewne zadania i tak dalej. Także, ale ja mówię, jakoś pomimo, że były to takie ścieranie się tych szczebli różnych, czyli gmina, urząd rejonowy tutaj z województwem, to no, wojewoda tam powiedzmy, no nic nie oddawał oczywiście te zadania bez problemu, no bo on miał obowiązek taki i miał to wszystko tworzyć, wobec tego z tej strony nie było jakichś zachowań, natomiast tutaj już z gminą, która już była gminą samorządową, a ja byłem w administracji rządowej, no to tu już były, prawda, te styki takie niekoniecznie najlepsze. Niemniej, ja mówię, udało mi się później stosunki między nami bardzo dobrze ułożyć, między wójtami i urzędem rejonowym. Także właśnie starałem się to integrować wspólnie i ja mówię, że chyba jak tak patrzę w tej chwili z tej perspektywy tamtych czasów i obecnie, jak obserwuję, no bo już nie bezpośrednio już nie jestem. Nie pracuję w administracji tej ani samorządowej, ani nic, to tak wydaje mi się, że te stosunki między nami były lepsze, że jakoś potrafiliśmy wspólnie rozmawiać, omawiać pewne rzeczy, pewne problemy i tak dalej. Także jakoś tak było dość sympatycznie, a dzisiaj to tak każdy sobie wyrywa. Jedni wyrywają. Jeden na drugiego narzeka, prawda, że ten mu nie chce tam coś, prawda, na jego terenie zrobić, no a tu wiadomo, że wszystko się rozbija o pieniądze. Jakkolwiek w tym czasie to tych pieniędzy jest sporo, bo te zaszczyki z Unii Tak, to są są duże duże, rzeczywiście. to przecież jak ja pomyślę sobie, czym. No znaczy jak za urzędu rejonowego to właściwie to było takie bardziej administrowanie i wiadomo, że ja nie miałem wpływu na jakieś inwestycje tutaj. Poza tym, że ja mogłem tylko u wojewody coś tam wyprosić, Wytrzeć. wychodzić i tak dalej, tak. No bo w tamtym czasie na przykład była sprawa przejścia granicznego w Koniecznie. Chcieliśmy, ponieważ był to najgorszy czas, rok 90, 89, 90, no to już był ten okres taki złej gospodarki, właściwie rozkład gospodarki, można by powiedzieć, na naszym terenie, w ogóle na terenie Polski. Także, że no chcieliśmy, żeby czymś ożywiać, prawda, ten teren, choćby no, w tą turystykę jakoś pójść czy coś, no a wiadomo, że jeżeli, czy powiedzmy, no jakiś równie tylko turystyczny, ale jaki i taki gospodarczy, żeby też był na tym terenie. No i za urzędu rejonowego, no to ciągle walczymy o to przejście graniczne, żeby było. No, to pamiętam jak wicewojewoda Rogowski mówił: słuchaj, tam tylko zające będą po tej drodze biegać przez to przejście graniczne, sobie ironizował. Ja mówię, no jak nie dacie pieniędzy na to, żeby była dobra droga, to na pewno tak będzie. No, musi być droga, jak już będzie przejście. No bo już było zaklepane, że przejście, prawda, będzie budowane.
tylko że wiadomo, że było, że te pieniądze też były takie, że to się wyhodowało tam sukcesywnie w latach i tak dalej. Ale i tak dobrze było, że w końcu zaakceptowano to, że projekt powstał. Zresztą projekt tutaj był robiony przez Biuro Projektowe Gorlicki akurat, także też no, starałem się właśnie, żeby to miejscowe biuro robiło, bo więcej może serca włoży niż ktoś tam, jeżeli z daleka to będzie robił i przyjedzie od czasu do czasu, prawda? Także no to przejście już w jakimś sensie otwierało nam to ten ruch graniczny, prawda? I choćby ten mały graniczny ze Słowacją, czy to powiedzmy z Węgrami, no bo już przez to też można było się poruszać. Wprawdzie był ograniczony, bo do 3,5 tony tylko mogły takie pojazdy się poruszać po tych drogach. Ze względu właśnie na kiepskie drogi. No i to jakby takie jakieś tam pierwsze dla nas inwestycje, które coś tam na naszym terenie pomagały. Ale ja mówię, kwestia no, takie swoje Województwo Nowosądeckie no nie miało tych funduszy dużych, a wiadomo, że jeżeli jest siedzibą Nowy Sącz, no to zawsze ten sąd wygrywał z nami Wiadomo. pod każdym względem. Jak budowali drogę, powiedzmy, no to taki odcinek kilkuset metrowy od tego przejścia granicznego, no powiedzmy, kawałeczek asfaltu. No dalej znowu dziury, prawda, Nie zimą i pamiętam. tak, i tak. Także to było okropne. Nie można było z jakąś taką inwestycją. Dopiero właśnie udało mi się tą drogę od Moszczenicy aż do granicy już za powiatu zrobić. Właśnie, zbliżamy się powolutku do powiatu. I? No i tutaj też tak, wystartowałem do naradnego powiatowego, no i później zostałem wybrany starostą. Już nawet nie pamiętam, ile nas tam kandydatów było wtedy, no ale w każdym razie, że ja dostałem najwięcej głosów. No. I zostałem tym starostą. I znowu trzeba było od nowa, w związku z tym, że nowe zadania, nowe, tak, trzeba było powiedzmy jakoś to przeorganizować ten urząd rejonowy, prawda, w siedzibę starostwa. W związku z tym organizacja samego starostwa, organizacja tych jednostek, które w obrębie powiatu się tworzyły. Też bazy nie było odpowiedniej, to trzeba było wszystko szukać, gdzie można by było ulokować. No, najpierw to bardzo nam było ciasno na początku. No i też nie było pieniędzy. Jeszcze udało mi się, powiedzmy, dach zrobić na starostwie, jeszcze za urzędu rejonowego, jeszcze od wojewody wyciągnąłem jakieś tam pieniądze, bo tam był stroponach i dosłownie w lecie ludzie mdleli, bo tak było gorąco. A z kolei jak opady były, czy powiedzmy śnieg tajał, to też lało się do środka. Do środka. Tak. Także nawet miednice podstawiali w niektórych miejscach, no bo to pod tą papę zaciekało, tam gdzieś podnosił ten lód, tą papę, to wszystko takie było do niczego. No wreszcie udało się właśnie, żeśmy zrobili już taki dach pochyły już i on do dzisiaj jest. Także A co panu utkwiło
tak mocno w pamięci jakieś zdarzenie z czasów, kiedy był pan starostą? Pamięta pan coś takiego mocnego? Czy jakoś tak? No to znaczy, to wszystko było, ponieważ wszyscyśmy się uczyli tego. Zresztą ja jeszcze będąc kierownikiem Urzędu Rejonowego w tym czasie, wiadomo, że tworzyły się te podstawy do tego drugiego szczebla samorządowego, drugiego i trzeciego, bo właściwie gminy już miały swoją ustawę i zadania i zresztą uwłaszczyły się gminy i na gruntach, i na budynkach, i na wszystkim. I dlatego dla nas było ciężko później uzyskać jakąkolwiek bazę taką do choćby no, administrowania, prawda, do działalności powiatu. No bo już wszystkie budynki były pozajmowane. Wszystko miasto, co było powiedzmy możliwe, to wzięło pod siebie. Gminy to samo, prawda, no, czy grunty jakieś. Także że myśmy już właściwie nie dostali tego jakichś, mówię, takich majątków, na których by można było nawet jakiś zastaw zrobić, pod pożyczkę, pod coś. To już gminy to miały, my nie. Pamiętam, że no, przejąłem dwa obwody drogowe na terenie powiatu. No to nawet o to gminy, prawda, zaczęły się starać, żeby nam to odebrać, że to na terenie wsi jest i tak dalej, że to tam jakiś dawny majątek wsi, że należałoby to zwrócić i tak dalej. Także miałem, nawet ja mieszkam na terenie Szymbarku, no to tak w Szymbarku nawet źle patrzono na mnie, że ja nie chcę oddać gminie, prawda, tego, tylko trzymać. Ale pamiętam też radość ludzi w Gorlicach, że Gorlice z powrotem tak są miastem powiatowym, że mamy powiat. Była ogólne zadowolenie, tak pamiętam. Entuzjazm był tak taki. Nawet entuzjazm tych pierwszych radnych. To ja tak sobie przypominam, że oni tak naprawdę szli. Nie po to, żeby tam, tak jak widzę, niektórzy no, patrzyli, a ile tam dieta wynosi, prawda? Tylko już niezależnie od tego, oni angażowali się, naprawdę. I jakaś była. Czyli dobrze się współpracowało z radnymi, z radą? Myślę, tak. Pomimo, że też ścierali. A kto był wtedy przewodniczącym rady? Mietek Przybylski. A Przybylski. Także, że ścieraliśmy się tam też, no, każdy miał swoje, zresztą to też tak jak i w gminie bywa, tak i tu, jak i na każdym szczeblu, zresztą samorządowym, że radni z danych tam okręgów, gdzie byli wybierani, no to oni no oczywiście, patrzyli no tylko pod kątem tego, żeby tam tej mieszkańcom. Po to byli wybierani. Tak też jest, no i oczywiście, i to jest normalne. Też także zawsze chcieli, żeby powiedzmy, jak jakieś inwestycje, jak jakieś remonty, jakieś coś, no to żeby u nich, a nie gdzie indziej. To tak jak przypominam sobie w gminie, no bo byłem wiceprzewodniczącym też Rady Gminy Gorlice wcześniej, później no, musiałem zrezygnować z tego względu, że jak przeszedłem do administracji rządowej, to nie mogłem być w tym, no to już. Ale sobie też przypominam, że ponieważ gmina Gorlice to tak opasowuje miasto, prawda, tak, dookoła. Tak. No to też były takie antagonizmy, powiedzmy strony zachodniej, a strona wschodnia gminy. Jedni ciągnęli w tą stronę, drudzy w tamtą stronę. No też tak było, że nieraz dość ostro to. A co było najtrudniejsze w byciu starostą?
to najtrudniejsze. Wszystko było dość, no ja mówię, w powijakach. Od początkuśmy to wszystko tworzyli. To najbardziej to ja mówię, organizacja całego systemu Czyli naszego, początek. początek. To był najgorszy, bo ja mówię tak, brak etatów, zadania przychodziły, pieniądze na to niestety niekoniecznie. Już byliśmy jakoś tam niedofinansowani na samym początku. Były takie, powiedzmy, pieniądze na oświatę i na drogi na przykład, no to tam dostawaliśmy niby według jakiegoś tam Kluczego. klucza, ale to było już wszystko niedoszacowane. Musieliśmy dopiero walczyć o to, także no tam coś wywalczyliśmy, że zawsze, no, bo na początku no, trudno było koniec końcem związać. Dużo ludzi się zgłaszało, chciało pracować w powiecie. To znaczy, no, szukali ludzie pracy i na pewno chcieli, tak, ale tak, ja mówię, no, szukałem też ludzi takich, żeby byli, no, odpowiedni na te stanowiska, no bo to też nie tak. Także, no, na samym początku to był też i obowiązek, to znaczy w pewnym sensie, to znaczy taki czułem się zobowiązany. Jeżeli w gminie gdzieś myśmy przyjmowali etaty, jeżeli ktoś, powiedzmy, był dobry w tym, To szedł do powiatu. a tam nie mógł być zatrudniony, bo bym powiedział, że no, zresztą miał jakąś tam swoją specjalizację, prawda, był wykształcony w tym kierunku, a te zadania przechodziły, no to mógł powiedzieć, no w czym innym, no nie za bardzo mam etat, żeby zatrudnić, prawda? To często brałem i stamtąd, ale nie do końca tak, to nie był jakiś taki klucz, że to musiało tak być. Nie zawsze. Jednak jak prowadziłem rozmowy z tymi osobami, to się później zorientowałem, na ile oni się nadają tutaj do tej pracy, albo nie, no i tak, jakoś tak, ale na ogół ja mówię, zrobiłem tak, żeby ludzie krzywdy nie mieli. Zawsze patrzyłem też i pod tym kątem widzenia, A żeby... proszę mi powiedzieć, co pan uważa na przykład za swój wielki sukces albo porażkę? Ma pan takie jakieś pomysły na moje pytanie? To znaczy, gdybym miał sukcesy, bo ja wiem, czy porażek, no, zdawałem sobie sprawę, że wiele rzeczy, które, bo tak, wiadomo, żeśmy strategię tą powiatu, to jeszcze nawet, ja mówię, starałem się też robić te takie warsztaty, nim powiat jeszcze powstał, żeby rozmawiać na ten temat, na temat strategii dla powiatu, bo już wiadomo było, że ten powiat będzie, że od czegoś trzeba zacząć, żeby, no, póki co, żeby potem nie No mieć za... tak, dobra strategia, podstawa. Tak, już nie mieć za mało czasu, prawda, do tego wszystkiego. No tośmy tak na początku właśnie też z dużym entuzjazmem wszyscy na te warsztaty przychodzili, bo to z różnych branży, prawda, ludzie, to nie tylko byli ludzie, powiedzmy, z samorządu tego gminnego czy powiedzmy powiatowego, ale również z branż gospodarczych, także że jakoś zaangażowanie było takie, właśnie to mi się podobało, że jednak ludzie chcą, chcieliby, żeby no, trochę tej burzy mózgów robiliśmy, żeby no, mieć jakąś wizję tego powiatu, prawda? Zobaczyć, na czym można oprzeć, prawda, tą działalność całego powiatu, jakie walory ma, prawda, żeby je wydobyć, żeby na tym zabazować, czy coś takiego.
bo właściwie tak inwestorów przyciągnąć na ten teren to nie jest łatwo, dlatego że no, jesteśmy na peryferiach. I komunikacja. Tak, no, a ja mówię jeszcze tak wracając nawet do tworzenia tych powiatów, no to nas przecież umieszczono w województwie podkarpackim tak. Na początku. No, nam, to znaczy jedni byli za, owszem. Ja wiem, że było nawet wiele osób, jak się dowiedzieli później, że pod Kraków, to oni by woleli pod Rzeszów i tak dalej, bo się to no, pamiętam te dyskusje na ten temat. Bo się dawniej dobrze współpracowało rzekomo i tak dalej. Natomiast ja patrzyłem też z punktu widzenia takiego, że no, Kraków będzie, po pierwsze, no, historycznie to pierwsza rzecz. Powiat gorlicki był kiedyś, prawda, przed wojną w województwie krakowskim, a nie lwowskim, prawda, no, bo to były te granice na w tych województwach, czyli przesunięte granice były na wschód. I to zresztą do ziemi krakowskiej to historycznie, ja mówię, no, to ziemia biecka do krakowskiej należała. Z drugiej strony, no, duży ośrodek Kraków, prawda? Jeżeli będzie ciążenie i komunikacja do dużego miasta, gdzie jest no, dużo uczelni, gdzie wiadomo i potencjał olbrzymi i gospodarczy będzie większy i tak dalej, to tu bardziej skorzystamy, tak sądziłem i myślę, że chyba dobrze zrobiliśmy, że walczyliśmy o to, żeby być w krakowskim. Jakkolwiek mówili, że krakowscy scentusie, że tego, że się... No, ale, tak się mówi. Tak, ale ja myślę, że mimo wszystko no nie wszyscy ci, którzy we władzach wojewódzkich w Krakowie są, nie wszyscy pochodzą z Krakowa. Tak. No, część pochodziła z Gorlic. Tak jest. W związku z tym no, można było liczyć na nich. I tutaj też, ja mówię, ta walka to była taka dość ostra, żebyśmy do tego krakowskiego przeszli, bo Rzeszów nas nie chciał opuścić. I tu pamiętam, że no, wtedy przewodniczący tej komisji do spraw samorządów w Senacie był, już nie pamiętam nazwiska, ale w Karmelu z Krakowa, z Rzeszowa był przewodniczący, no i on to wszystko tak ustawiał, jak myśmy pojechali walczyć, że już powiedzmy, cała komisja miała zagłosować za Rzeszowem. Za Rzeszowem, tak. Natomiast no, myśmy tylko Chronowskiego mieli, tego Sącza, do którego mieliśmy dojście i powiedzmy oparcie jakieś w nim, no i staraliśmy się, żeby on nas wspomagał, żeby no i argumentacja nasza była taka, to pojechaliśmy, ja jeszcze wtedy jako kierownik Urzędu Rejonowego pojechałem i pamiętam jak mi właśnie przewodniczący komisji senackiej powiedział, że proszę pana, ale praktycznie pan nie powinien zabierać głosu, bo pan pracuje w administracji rządowej. No więc ja mu powiedziałem, że do czasu tylko, no bo właściwie mnie się już kończył czas urzędowania niedługo, do grudnia, prawda, jeszcze w tym 68 roku. No i właściwie, ale w każdym razie, no tutaj jeszcze Staszek Szura, no, był wtedy burmistrzem z kolei, tak. No i on zabierał głos, tam inni, już nie pamiętam, ilu nas tam było, ale w każdym razie była nas taka delegacja. No i udało się przekonać w przerwach. Aha, rozmowę w kuluarach. Rozmowę w kuluarach, tak. No tak. Tych senatorów.
że zagłosowali właśnie. Czyli otrzymaliście decyzję już będąc tam, czy później? To znaczy, no tam w komisji. No w komisji, tak, o to mi chodzi. Wiedzieli, że w komisji to przeszło, a to i tak musiało przez cały Sejm przejść, prawda? Także, no ale to już, jeżeli później komisja już klepnęła, no to już było może łatwiejsze do przejścia. Ale w Karmazie pamiętam, jak biskup Górny ciągle mi to wypominał, prawda, że do Krakowa myśmy, a on był już biskupem tutaj, no tak, pomimo, że z Krakowa wyszedł. No ale że nie chcieliśmy tu i tak. No to już tak żartowaliśmy sobie wzajemnie. Ja tam... A miał pan takie myśli, że może trzeba było zostać w Panie? To znaczy, tak, gdybym wiedział, że nie zlikwidują stacji, bo stacja do dziś tak, funkcjonuje. Tak, wiem, właśnie, prawda? Dlatego pytam. Tak, to prawdopodobnie bym został tam. Zostałbym, tak. Natomiast, no, to znaczy, z drugiej strony, jak wszedłem już w ten wir takiej pracy na rzecz tu środowiska, to też mnie to pociągało, bo ja zawsze byłem społecznikiem od najmłodszych lat. Zawsze to, a poza tym no, byłem takim troszkę człowiekiem upartym może, w sensie tym, żeby no, jeżeli coś zakładałem, to do końca, prawda, raczej. Także... A pamięta pan, że jesteśmy teraz w Bibliotece Naukowo-Technicznej, tak. Dawniej Glikińskiej, że tak. Pan podjął decyzję i ta biblioteka istnieje tak. Do dzisiaj. Tyle tak. Lat już przeszło. Tak, tak. No i się cieszę, że istnieje. Ja też. Zresztą chyba nie tylko, tak. Studenci głównie w tej chwili korzystają, nie pracownicy klinika, bo w kliniku się zmieniło. Tak, tak. No w każdym bądź razie, tak wracając do tych spraw, to ja mówię, pracowałem już nad samą ustawą też, to znaczy w dyskusjach różnych takich, bo do tych gremiów mnie tam dopuszczano i zresztą potem profesor Kulesza, pełnomocnik rządu do spraw właśnie reformy, no, piękny list mi przysłał taki z podziękowaniem za tą pracę właśnie. To może zeskanujemy i pokażemy? Tak. Czemu? Będę się tam wychwalał takim. To nie pan się wychwala, tylko pana wychwalono w takim razie. To ja mówię, no na pewno miałem takich różnych wiele epizodów, gdzie moje decyzje były chwalone. Ale ja mówię, to z różnych środowisk, bo nie tylko tych administracyjnych, nie tylko powiedzmy tu, czy od mojej wody, czy powiedzmy. Zresztą no, najlepszy dowód, że w pewnym okresie, jeszcze jak byłem kierownikiem Urzędu Jałowego, no to zaproponowano mi, żebym został wojewodą sądeckim. O. Pojechałem na takie rozmowy, zresztą fatalnie się czułem, bo byłem tak, jakoś przechodziłem takie przeziębienie. Dzień wolnego sobie wziąłem, nawet nie od lekarza, tylko tak urlop. No i telefon, żebym przyjeżdżał, bo z Urmu przyjechał tam dyrektor od kadr. Chce ze mną rozmawiać. No i ja pojechałem, a jeszcze dyrektor Kmach, ten dyrektor generalny urzędu, mówił, że mam powiedzieć tak. No i ja przyjeżdżam i siedzi ten zdjęty wojewoda, już nie w gabinecie, gdzie indziej, no i tak przywitałem się, no i tak mi się żal zrobiło właściwie, że taki osamotniony był. No, poszedłem do tego gabinetu, bo tam właśnie ten dyrektor chciał się ze mną spotkać. No i tam zaczyna rozmawiać i w końcu mówi, że chciał mi zaproponować
wiesz, że dziękuję, że to jest jakieś tam wyróżnienie i zaszczyt dla mnie, ale ja mówię, dziękuję, ale nie przyjmę. No to dlaczego? Ja mówię, no z takiej prostej przyczyny, że akurat będą wybory niedługo, kończy się okres rządów jednej, powiedzmy, frakcji, no nie frakcji, tylko powiedzmy jednej, bo to akurat Suchocki wtedy chyba rząd się kończył, a widać było, że wahadło pójdzie w kierunku SLD i że oni zwyciężą. Już to jak przed wyborami tak to wszystko wyglądało. I mówię, że ponieważ no, moje poglądy nie są lewicowe, a ja zostałbym wojewodą, no to przyjdzie nowa władza, to zdejmie. Ja mówię, to jest kwestia, mówię, 3 miesięcy. Do nowych wyborów. I ja mówię, i tak właściwie to będę miał taki niesmak, bo właściwie to ani nic nie zrobiłem w ciągu tych 3 miesięcy, czym się pochwalić, nie będzie czym. Ja mówię, ani nic, no nie ma sensu. A był tam jakiś tam, prawda, węd wojewoda, prawda, no i tyle. I był i go zaraz zdjęli. No i on tam jeszcze mnie próbował przekonać, pamiętam jak wyszedłem, no i tak, no i co dyrektorze? Ja mówię, no nie, tak jak postanowiłem, to nie przyjąłem. No to chyba zgłupiałem. No ale w kanale, a jeszcze potem taka dla mnie w kanale przykra notatka się ukazała w gazecie, że kandydat na kandydat na wojewodę Andrzej Dodd odpadł w przedbiegu. Aha. Tak. No to myślę, że jak to odpadł w przedbiegu, jak ja zrezygnowałem. No przecież nikt nie, ani negatywnie się tam nie jakoś nie przedstawiłem, ani nic, żeby mnie, prawda, skreślono, prawda, tylko ja zdecydowałem o tym, a nie kto inny. No i tam próbowałem, zresztą zaraz zadzwoniłem tam do nich i mówię, że tam wiem. Prostowali mnie? Skąd? Tak, ale to sprostowanie było w takim miejscu, a i jeszcze do tego także, że to ja, prawda, mówię, że zrezygnowałem, tam coś w ten sposób. Nie to, że przepraszają mnie, tylko że ja mówię, że to było tak. O. Więc byle, prawda, na siebie winy nie wziąć. No ale to ja mówię, to był też taki drobny epizod. To, ja mówię, to też nie, nic nie, dla mnie nie strasznego, ani nic. A tu jeśli chodzi, tak wracamy, bo pani mnie pytała właściwie o jakieś takie osiągnięcia, które by mi dawały jakąś satysfakcję. No tak. Ja mówię, no, pierwsza rzecz to na pewno, że udało nam się stworzyć tą strefę gospodarczą. Na terenie tych przejętych tak, gruntów od Glinika, bo miasto przejęło, prawda, te grunty. No, ale to tak udało mi się, że przekonaliśmy i w ministerstwie gospodarki i tu wojewodę katowickiego, żebyśmy właśnie mogli skorzystać z pieniędzy na restrukturyzację i hutnictwa i górnictwa. To tak, takie pieniądze z Ministerstwa Pracy z USA dostało właściwie górnictwo i hutnictwo właściwie na Śląsku. Tak to było. No, ale fabryka była górnicza, górnictwo, tak. Tak, ale oni tego nie chcieli właśnie
uznać. Wojewoda mocno się temu sprzeciwił katolicki. I także, że ja musiałem interweniować i w ambasadzie amerykańskiej w tej sprawie, tak, że dlaczego, prawda, w ten sposób nie chcieli mieć na siebie. Tak. No raptem dostaliśmy te 25 tysięcy dolarów na to, żeby tutaj coś rozpocząć i to właśnie pieniądze zostały właściwie w większości tutaj zaangażowane właśnie w przygotowywanie i opracowywanie strefy i tak dalej, w to wszystko, w badania, bo to wcześniej musiały być badania, bo to zresztą jak opracowanie było robione, to że będzie to ekologiczna strefa gospodarcza, w związku z tym no, musiało być te badania wszystkie pod względem właśnie tej ekologii, czyli czy to można będzie uznać za strefę gospodarczą ekologiczną. Także no to na pewno, bo to skutkowało później przez ileś tam lat, tak. nie było, ale znaczy ja byłem już później prezesem tego z kolei Biarnickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i to właściwie przez nas też się to wszystko kręciło później. Także przez Stowarzyszenie i Biarnicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, prawda, gdzie będzie pan Abram później, najpierw jeszcze Kochan, później Abram. Tam to wszystko nad tym czuwali, no bo to musiało być, powiedzmy, stowarzyszenie nie mogło tak od czasu do czasu tylko funkcjonować, tylko na stałe, codziennie. W związku z tym, no, musieli być już i pracownicy etatowi. W związku z tym. Ale ja mówię, no, w tym trudnym czasie, kiedy wszystko padało, kiedy wszystko się rozsypywało właściwie, no to się no, udało coś od nowa rozkręcać. I to no, może, no, nie była to skala, powiedzmy taka, wiadomo, że powstaną z powrotem olbrzymie zakłady pracy, zwłaszcza ja mówię tu na peryferiach, gdzie inwestorzy tak łatwo nie wchodzili. Zresztą poparzyliśmy się na pierwszym takim inwestorze, który, nie wiem czy pani pamięta, taki Kuchcik. On w branży takiej spożywczej tak. działał. I myśmy chcieli właśnie między innymi, żeby on tu na tym terenie, on wizję miał, tylko niestety nie miał pieniędzy w tym rzeczy. On liczył na jakieś kredyty, na to. No i on się zresztą na tym poparzył i właściwie dlatego później myśmy chcieli, żeby ten zakład tutaj te zakłady produkcji spirytusu, tego Kobylanka, żeby na bazie tego też i grupy producenckie i tak chcieliśmy całe, że tak powiem, powiązać to wszystko, żeby surowiec był miejscowy do tego, żeby tu co innego zacząć produkować też i tak, no. No szkoda, że się nie udało. Szkoda, że się nie udało. Ale później, no, choćby ten Górstal wszedł, potem inni powoli te mniejsze różne branże i to, i prawdę powiedziawszy, to tak, jest to bezpieczniejsze o tyle, że te małe i średnie przedsiębiorstwa łatwiej się utrzymają niż duże przedsiębiorstwo, takie jak Linik, które wiadomo, że było oparte o produkcję dla górnictwa. No a górnictwo u nas no, padało też. Był to taki czas, kiedy też te wszystkie kopalnie też no, ledwie dyszały. Hutnictwo też. No i dlatego między innymi te pieniądze się pokazały z Ministerstwa Stanów Zjednoczonych dla restrukturyzacji i kopalni i hutnictwa na tamtym terenie.
No to ja mówię, to bym uważał, że to był taki wspólny nasz sukces, bo to ja mówię sobie tego nie przypisuję, broń Boże, bo to i Witek kocham, przecież tam bardzo dużo się zaangażował w to. No i potem i Józek Abram no i miasto też, no bo myśmy musieli przekonać miasto do tego przede wszystkim, bo grunty były miejskie, w związku z tym oni mieli tutaj najwięcej do powiedzenia. No i ja mówię, i do dzisiaj jakoś tam choćby te tereny już poza tą strefą, bo ta strefa gospodarcza wiadomo, że ona podlegała pod Mielecką. Myśmy się związali z tą Mielecką strefą, w związku z tym tutaj te ulgi, jakie przysługiwały tym, którzy chcieli inwestować, no to wynikały z tego, że należymy właśnie do tej strefy ekonomicznej Mielecki. Można było, powiedzmy, wiązać się z krakowską, ale krakowska, po pierwsze, ona jeszcze w tym czasie dopiero stawiała pierwsze kroki, ta już była takim, miała większe doświadczenie i angażowała się mocniej. No i później, jak wykorzystaliśmy już te tereny, które były w obrębie strefy, no to musieliśmy się wycofywać z Mieleckiej strefy ekonomicznej, dlatego że tam no, musieliśmy płacić swój udział, a właściwie już nie mieliśmy po co to robić, bo nie mieliśmy swoich terenów. Te tereny po prawej stronie obwodnicy między rzeką a obwodnicą, no to nie należały do strefy, także tutaj do dzisiaj, prawda, jeszcze tam chyba już są wszystkie wypowiedzi. Ciekawa jestem, ile tak naprawdę ludzi pracuje w strefie, zatrudnionych jest. No myślę, że tak gdzieś w granicach około 700 osób na tym terenie, powiedzmy, który miasto miało do sprzedania, bo to wiadomo, że inwestorzy musieli to wykupywać. No nie wszyscy inwestorzy jeszcze do dziś tam prowadzą do końca taką działalność, która by zyski przynosiła. To jeszcze tam powiedzmy różnie to bywa, jeszcze tam te tereny nie do końca tak zagospodarowane, ale ja mówię, myśmy musieli mocno tam no, i te zjazdy z obwodnicy to też zaplanować właśnie przy całym opracowaniu tego planu zagospodarowania, żeby jazdy w lewo, w prawo były to wszystko, także że to wszystko zostało potem sukcesywnie robione, ale w tamtym czasie te pierwsze No, cały czas to coś tam się dzieje. zakłady tak powstawały, no to były powiedzmy pierwsza rzecz. Druga rzecz to, która też satysfakcję nam dała, to właśnie ta droga Moszczenica Konieczna. Konieczna. No bo to dla nas, ja mówię, ja zawsze patrzyłem już, ponieważ mówiło się i planowało się, że będą autostrady i że od tych autostrad gdzieś tam, czyli północ, południe przez nasz powiat, żeby te drogi były lepsze, żeby Lepsze. dojazd był lepszy do autostrady i tak dalej. No później Mirek Wędrychowicz jako starosta też miał tą wizję, żeby drogę szybkiego ruchu i angażował tam też i sejmiki trzech województw do tego, żeby się na to zdecydowały. Bo to chodziło o to, żeby tak między, powiedzmy tutaj, wejść między województwo małopolskie a podkarpackie. Podkarpackie, tak. I Nie no, bo
wszyscy mówią, że inwestorzy to przyjdą, jak będą Tak. No i dlatego mówię, udało się po pierwsze, bo tak, myśmy przyjęli ją, wiadomo, jako drogę powiatową. Zaczęliśmy, no jeszcze za Urzędu Rejonowego wiadomo, że to przejście graniczne zostało otwarte. No i ciągle trzeba było, żeby uruchomić ten ruch na to przejście graniczne, wobec tego trzeba było jakoś zmodernizować tą drogę na tyle. I dopiero się udało, ja mówię, w początkach jak powstał powiat, to próbowaliśmy my jakieś tam pieniądze, nawet jeszcze nie było tych pieniędzy unijnych, tylko tak zwane akcesyjne pieniądze, czyli z tego tematu cross-border cooperation, czyli takie współprace przygraniczne między Słowacją a nami. Próbowaliśmy właśnie nawiązywać te kontakty z Bardejowem, z Preszowem, tam podpisywać jakieś umowy wspólne, żeby właśnie dostać jakieś takie pieniądze. No nie, to znaczy nie udało się to do końca nam, powiatowi, bo trochę marszałek zawalił, ponieważ no, chciał przechytrzyć troszkę może tych, którzy decydowali wtedy o tych akcesyjnych pieniądzach. No ale okazało się właśnie, żeśmy za bardzo na trzy miejsca różne pieniądze rozdzielili i tyle się to stało, bo nie złapaliśmy tej dolnej granicy, od której się można było załapać na te pieniądze. No tak to właśnie wyszło. W związku z tym, jakby, no, wtedy miałem duże pretensje do świętej pamięci Marka Nawary, że w ten sposób zrobił, bo miało być tylko na dwie inwestycje. Wtedy by były pieniądze. Wtedy by były. A on to właśnie chciał pogodzić kilku tych, którzy walczyli o te pieniądze. Wszyscy stracili. No, nie wszyscy, bo akurat oni, bo chodziło o to, że no my musieliśmy, wiadomo, jakiś tam odcinek tego wziąć, bo się na cały nie zmieścimy. Wobec tego przygotowaliśmy tylko od granicy do Gładyszowa. A wtedy nie powiedzieli nam o tej dolnej granicy, że jest jakaś, bo my byśmy na pewno naciągnęli gdzieś tam i gdzieś dalej pociągnęli. Ale ten pierwszy etap taki sobie założyliśmy. No i właśnie potem okazało się, że za niska kwota, nie załapiamy się do tego. Ale tylko dlatego, że nam właśnie marszałek powiedział, że no, my musimy na te trzy, prawda, dać inwestycje, wobec tego no, tu musicie tak. No i wybraliśmy właśnie taki wariant. No, no i potem ja do niego pojechałem. Bo byliśmy tam, sobie, więc pani Marek, słuchaj, no zawaliłeś sprawę, no bo początkowo miało być na dwie inwestycje, a nie na trzy i na pewno byliśmy dużo więcej zrobili i bylibyśmy się złapali. Ja mówię, wobec tego w tej sytuacji no, uciekły nam pieniądze, nowych pieniędzy na razie nie ma, to nie wiadomo, kiedy się pojawią, prawda? Wobec tego jedyne wyjście to takie, żebyś ty wziął tą drogę jako wojewódzką. No i on w związku z tego, z tym zdecydował się, że weźmie. Jeszcze mieliśmy zresztą wicemarszałkiem był Sepią. To on popierał tą całą sprawę. Ja już zresztą już od dawna, jeszcze za Urzędu Rejonowego jeździłem do wojewody wody do Tarnowa, bo wtedy woda był wojewodą w Tarnowie, żeby go namawiać do tego, żeby dać numer
drogi od Tarnowa Koniecznej. do Koniecznej, żeby był ten sam numer, bo myśmy mieli tylko numer drogi od tutaj, no, za przed Ciężkowicami, tutaj jak już na Górki się wylatuje, jak jest to połączenie drogi na Krynicę, prawda? I Tak, no. to tylko ten odcinek miał tą drogę przez Gorlice, prawda? A Aha. mnie chodziło o to, żeby albo, no zdawałem sobie z tego sprawę, że w tamtym czasie, kiedy myśmy nie mieli pieniędzy, że nie udźwigniemy tego tematu, żeby modernizować tą drogę przez cały powiat u nas, że tylko albo, jeżeli nam się uda, to jako drogę krajową, żeby ją włączyli do dróg krajowych albo do wojewódzkich. Rozmawiałem wtedy, byłem ministrem Syryjczyk, zresztą tutaj go też poprosiliśmy do Gorlic, ale niestety powiedział, że ani kilometra drogi nie wezmą, bo oni się będą raczej w drugą stronę pozbywać się. Odbywać. Część dróg, za dużo jest dróg, mówi, krajowych, które w ogóle nie mają tych parametrów, które powinny mieć drogi krajowe. Wobec tego właśnie część przeszła na drogi wojewódzkie. Także że wiedziałem, że nie ma szans na krajowe, no to wobec tego właśnie później udało się, że była to droga wojewódzka i że dostała ten numer 977 już od Tarnowa, a nie szła ta droga na Krynicę, bo ona miała właściwie, to była Tarnów-Krynica droga, a nie Tarnów, na przykład przejście graniczne w Koniecznej. Koniecznie. A ja mówię, że no zasada, argument jest prosty. Drogi wojewódzkie mają prowadzić do powiatów. Krynica nie jest siedzibą powiatu. Więc ja mówię, a z kolei drogi powiatowe z powiatu do gmin, prawda? To taka jest zasada, prawda? Wobec tego no, trzeba to jakoś, Logika. logika podpowiada sam. W związku z tym tak się to udało zrobić. No i dzięki temu właśnie już w tych pieniądzach późniejszych, jakim rozporządzało województwo, to udało się właśnie, to była największa inwestycja w tamtych latach 2002, bo 2001 się o tym zadecydowało, 2002 no to poszła te odcinki poza miastem, no i w 2003 zostało ukończone, bo obejmuje miasta, prawda, ten odcinek takiej nowej drogi przez Stawiska tędy tutaj. Także to już po mnie, to już pamiętam, kończone było za starostę Kochana. No ale jakby wszystko było i podpisane, i rozpoczęte, i znaczy no, całe te odcinki, mówię, poza miastem to już były zrobione za mnie. A tutaj też dzięki temu, bo presję też wywierałem, bo sobie przygotowywałem wcześniej presję na marszałka w ten sposób, że rozmawiałem ze starostą tarnowskim i z Dąbrowy Tarnowskiej. Cały czas, jak rozmawialiśmy tam o strategii wojewódzkiej, że ściana wschodnia jest słabo niedoinwestowana, jest słaba i tak dalej. No i faktycznie tak było, poza Tarnowem i okolicami, prawda? No bo to był właściwie drugi ośrodek na terenie województwa, który no, był silny. Trzeci Sądża, a powiedzmy Chrzanów po tamtej stronie, gdzieś tam zachodniej. A resztę no to peryferie takie, prawda? Także tutaj No, jesteśmy peryferiami. my tak ani nie wiadomo z kim nam lepiej współpracować, Dokładnie. prawda? Czy z Tarnowem, czy z Nowym Sączem.
Nowy Sącz no, też był niedoinwestowany przez długi czas. On dopiero zaczął się doinwestowywać sam, jak został ośrodkiem Województwo, województwa. To zresztą notabene osłabił zdecydowanie Gorlice wtedy, bo było nawet takie różne infrastrukturalne, budowlane sprzęt jakiś tam inny, w dużej mierze poszedł z Gorlic do Sącza. Ale to jak w tamtych wcześniejszych czasach, to tak skaczemy. to nic, ale wiele wiadomości. Tak. Także, że tutaj te dwie ważne inwestycje, ale też no, przygotowywaliśmy, bo jak się mówi, przygotowywaliśmy strategię, tośmy już to duże ciążenie zrobili w kierunku wykorzystania zasobów naszych powiatów w sensie rekreacyjnym, Turystycznym. turystycznym i tym zdrowotnym, czyli żeby te ośrodki, Uzdrowiska, tak. uzdrowiska. To tu ja mówię, bardzo dużo też no, myśleliśmy w tym kierunku, żeby tą bazę nową jakąś, bo to wszystko to było za słabe, przestarzałe, jeżeli było, bo chociażby, ja mówię, no, ta Wysowa, no, mieliśmy jakieś tam te budynki, to zaplecze uzdrowiskowe, ale to było już takie przestarzałe, że w zasadzie nie za bardzo. A Wapienne to już w ogóle. Wapienne, to już w ogóle ja o to Wapienne też jeszcze tak wrócę, to walczyłem, ponieważ to też dziwny był układ, bo tak do 75, jak byliśmy w Rzeszowskim, no Wapienne wiadomo, automatycznie było też w tym. I Wapienne jako ośrodek podlegało jakiemuś tam związkowi zawodowemu metalowców czy coś takiego. Tak. Okazało się właśnie, że tak, bo ja dopiero później, jak byłem kierownikiem urzędu jądrowego, jak tutaj ten Natter, on był kierownikiem tego ośrodka, jak go poprosiłem, zacząłem z nim rozmawiać na ten temat, co to zrobić z tym, bo to oni tam no, robili co mogli, pierogi lepili, sprzedawali nawet i tak dalej, no, żeby się utrzymać. Ale na tyle się utrzymywali, że mieli nawet jeszcze zyski jakieś tam. Jakkolwiek, ja mówię, ta ich cała baza była w stanie tam opłakana. Ale i tak przynosili. I te zyski szły właśnie tam do Rzeszowa. Okazało się, że im zabierają te pieniądze. Że oni nie mogą właśnie z tego, co tu wypracują, nie mogą nic zrobić, nawet jakichś remontów ani nic, tylko to idzie wszystko tam. To się zdziwiłem i pojechałem do naszego wojewody, do Sącza i przedstawiam mu sytuację, jak to jest, jak to jest możliwe, żeby to tak było. Że na naszym terenie tutaj nie dość, że nasz powiat został rozebrany, trzeci rozbiór taki był dosłownie powiatu jak Polski, że trzy różne województwa nas rozebrały i to było fatalne dla nas, bo właśnie rozerwano nam tą integrację. Inne powiaty zostały w Sądeckim w całości w swoich granicach, a myśmy zostali rozbici. Przecież później jak Urząd Rejonowy powstał, to było tylko część tego dawnego powiatu, prawda, zachodnia część, a gmina Bierzcz, gmina Lipinki, Rzepienniki były w Tarnowie, prawda? Tak, a Tak, pierwszy a była. Bierzcz i Lipinki w Krośnieńskim. Więc tu było właśnie, ja jeszcze zabiegałem o to, żeby mając świadomość, że powstaje powiat, jeszcze go nie narysowali, że tak powiem, w nowych mapach, to zabiegałem o to, żeby właśnie go odbudować w tych granicach starych, prawda? Żeby był silnym jakimś powiatem. I między innymi jeszcze w tamtym czasie za Urzędu Rejonowego jeździłem
po dawnych jakichś tam naczelnikach gmin, w stróżach, w tym, namawiałem ich, żeby tworzyli tam gminę, która powiedzmy zostanie włączona do tego. Bo oni weszli w skład gminy Grybów już, prawda? Stróże, Wyskitna Polna, Wyskitna Polna Gródek. Cztery miejscowości, które mogłyby śmiało zrobić jedną gminę. Jak Moszczenica z dwóch się składa, no to tamta z czterech mogłaby też. Wobec tego tam rozmawiałem tam i z, powiedzmy, z moim naczelnikiem. Bo wszystko mi jedno było, byle tylko kogoś tu podciągnąć, zwerbować, żeby w kierunku Gorlic chciał ciążyć. No ale tak, im tam było dobrze w tej gminie, bo gmina Grybów była silna w porównaniu z miastem. Miasto zostało tak okrojone, że nie miało żadnych zakładów pracy, niczego, a gmina wszystko miała. Więc gmina miała swoje dochody w związku z tym, dużo większe. I oni przez to no, trzymali się tam i nie za bardzo chcieli tutaj, bo tak nie tutaj no, stworzą sobie, no pewnie, że tam w Stróża już coś tam można było, jakieś tam podatki też ściągać do Stróża, ale taka Wyskitna, czy Gródek, czy Polna, no to słabe, prawda? Takie miejscowości, gdzie tylko rolnictwo w zasadzie. Nie. Rozmawiałem z proboszczem też, no, żeby on tam coś próbował wpływać. No nie udało się ich odciągnąć od tego, a tym bardziej jak się wójt jeszcze dowiedział, że ja tam taką robotę robię, to tym bardziej już krzywo na mnie patrzył. No i tak samo próbowałem, żeby tu, że to znaczy całą gminę chciałem, żeby Piennik przeszedł też do nas. Wtedy zresztą długoletni, bo nie wiem, czy on do dziś dnia nie jest pan Fudala wójtem. On cały czas był wójtem, no i a równocześnie był marszałkiem sejmiku też w Tarnowie, więc miał pozycję silną w Tarnowie. Ale pojechałem do niego i mówię, że słuchaj, no jak sprawa się ma, kiedyś ta gmina należała i ja mówię, i jeszcze niektórzy ludzie tutaj stąd jeżdżą do pracy, do Gminika i tak dalej. Ja mówię, no to wypadałoby, no tu się jakoś wrócić do macierzy, mój. No, ale on mówi tak. No, część mówi, może by się zdecydowała gminy, ale mówi, Olszyny na pewno nie. A to jest największe, sołectwo największe. I mówi, mówi, no nie pozwolę rozbić gminy, żeby. Jak oni nie pójdą, to mówię, to nic z tego nie będzie. No a prawdopodobnie nic nie robił w tym względzie, tylko tak do mnie mówił, że będzie próbował coś tam namawiać. Ale ja mówię, w związku z tym, że on miał silną pozycję tam, to wiedział, że profity stamtąd ciągnie. No nie opłacało się. Nie opłacało się. Także tu nie udało się, niestety, ja mówię, tych jakiś tam na zachodzie tutaj, tych cztery sołectwa nam odpadły z dawnego powiatu jeszcze. No i cała gmina Rzepiennik. No ale i tak dobrze, że Biecz i Lipinki tak się chciały z nami zintegrować. No ja mówię, tutaj też jeszcze jako kierownik wędrówki zawsze zapraszałem i rozmawiałem wspólnie z innymi i ta integracja nam to pozwoliła. I oni tak powiedzieli, bo każda gmina musiała uchwałę podejmować, czy chce należeć, czy nie. Oni
podjęli uchwałę, że oni do Gorlic chcą, do powiatu gorlickiego należeć, ale do województwa rzeszowskiego, czyli podkarpackiego. I tu mieliśmy problem, żeby ich przekonać, że w tą stronę. Z kolei Bobowa powiedziała, że jeżeli jak będziemy w województwie rzeszowskim, to oni zaraz po zmianach będą starali się o odłączenie i pójdą do. Więc miałem tutaj taki problem, prawda, że jak w tą stronę, to ci mogą odpaść, a jak w tamtą stronę, to. No, ale ja mówię, udało się przekonać wszystkich, że do Krakowa, jak idziemy, dobra, no to już tamci już powiedzmy, nic nie mówili, nowej uchwały już chyba nie podejmowali, że co do Krakowa, tylko ja mówię, słuchajcie, najważniejsze, żeście napisali, bo chodziło o to, zawsze uchwała dotyczyła, do jakiego powiatu chcecie należeć, nie do jakiego województwa. Abyście troszkę, ja mówię, tutaj przedobrzyli sprawę, bo niepotrzebnie się napisali to. No i oni się trzymali tego, że no jednak, no tak, że my nie chcemy, prawda, do Jasielskiego należeć, my chcemy być w Gorlicy. No i to się udało. Także później już, ja mówię, mieliśmy te wszystkie uchwały i to wszystko, już ja tam pisałem do Hurmu w tej sprawie, też jeszcze jako kierownik. Zebrałem to wszystko do kupy, te podpisy, to wszystko, żeby oni już mieli czarno na białym, że jak będą wyznaczać granice, że to mają być takie, a nie inne. Także że na tyle się to udało. Dziękuję za opowieść. Nie wiem, czy pan jeszcze coś miałby nam do opowiedzenia, czy na razie skończymy? Możemy jeszcze coś dograć. No, nie wiem. No bo tak, mógłbym też mówić o tych sprawach organizacyjnych, bo nie powiedziałem o tym, że no jakimś sukcesem dla nas też było tak. Po pierwsze, że walczyliśmy o to, żeby te nowe jednostki, które weszły do powiatu, żeby miały swoje odpowiednie bazy, wyposażenie. Wprawdzie jeszcze za urzędu rejonowego to udało się tą inwestycję Straży Pożarnej rozpocząć, ale kończyliśmy już za powiatu. Natomiast całkiem nowa rzecz, wywalczyliśmy, prawda, inwestycje dla policji. W tamtym czasie, ja mówię, gdzie było naprawdę tak ciężko pieniądze, tośmy ich troszkę tak wzięli pod włos w rozmowach z komendantem wojewódzkim i potem nawet z komendantem głównym, że no, tu rzeczywiście był kłopot z siedzibą policji, bo o tą kamienicę właściciel zaczął się starania, prawda? No już było wiadomo, że może odzyskać. Czy już odzyskał, bo już nie pamiętam dokładnie, w którym. No oni się musieli wynieść przecież. Tak, nie? I oni się. Nie, ich kierunek był taki, że żeby rozmawiać z właścicielem, żeby wykupić to. A ja szedłem w tym kierunku, że. No ale że to dużo chce, że i tak dalej, bo to były rozmowy nawet i wojewody. W tej sprawie, bo zaangażowaliśmy się tak, i wojewodę w to wszystko i tak dalej. I ja mówię, że słuchajcie, no, nie ma sensu wykupywać budynku, który nie był przystosowany do tych celów. Wiadomo, że jeżeli się coś projektuje nowego, to się projektuje pod zadania, jakim i kryteria takie powinny być spełnione dla takiego budynku, a nie inne, prawda, żeby on dobrze
spełniał te funkcje twoje. Lepiej by było rozpocząć, a no nie, inwestycji nie ma, no nie ma tego, nie ma siego, nie ma pieniędzy na inwestycje. No, ja mówię, no, a gdyby tak, powiedzmy, no jakieś wspólne, może znajdziemy inwestorów, może coś, może, ja mówię, może dogadamy się z samorządami, że częściowo my tam coś dołożymy. No i faktycznie zrobiłem spotkanie z wójtami i powoli przekonałem wójtów, że warto, prawda, jednak im pomóc, bo w ten sposób no to będziemy mieli jakieś to i bezpieczeństwo, bo przecież to bezpieczeństwo, sprawa bezpieczeństwa jest rzecz istotna na terenie powiatu, wobec tego jakoś to będziemy mieli bardziej rozwiązane. No i zgodziliśmy się, że dołożymy 20% do tej inwestycji, jeżeli, powiedzmy, jeżeli by rozpoczęli taką inwestycję. I jak to złapał komendant wojewódzki, no to właśnie dogadaliśmy się łącznie z komendantem głównym policji, że no jest to jakiś zastrzyk, prawda? Jest to czymś, można rozpoczynać. Oni może nie mają na całą inwestycję pieniędzy w jeden rok, no ale można by coś zacząć. No i w ten sposób udało ich się namówić właśnie do tej inwestycji, że najpierw do projektu, prawda, a szukaliśmy jeszcze terenów, więc ja byłem za tym, żeby policja była gdzieś tu, powiedzmy, no, bliżej, jak dworzec autobusowy, gdzieś tu w pobliżu i tak dalej. I chciałem, żeby kolej nam odstąpiła tereny na to. Ponieważ no, kolej no, miała dużo terenów różnych, które nie eksploatowała, nie, bo one nie przynosiły żadnych pieniędzy, zysków, tylko ona je miała. I to było wielkim obciążeniem dla nich. Wobec tego ja mówię, słuchajcie, no to zróbmy tak, że macie tam zobowiązania w stosunku do miasta, bo jakieś podatki trzeba za to płacić, w stosunku do Skarbu Państwa i tak dalej. To przekażcie na rzecz Skarbu Państwa, a ja to przejmę i przekażę, prawda, potem. Jak się okazało, że w Generalnej Dyrekcji Kolei tą sprawę naświetlałem, że oni mają w samym centrum miasta, to powiedzieć, że tak sobie obliczyli, prawda, za metr kwadratowy, ile to, prawda, oni mogą, to oni, no, bajońskie ceny, prawda, wystawili na to, że albo im się, prawda, Skarb Państwa i miasto im to wszystko umorzy, a szczególnie no, w stosunku do Skarbu Państwa byli mocno tam gdzieś mieli duże obciążenia. No, że to, ja mówię, to było takie szczelone, nie wiadomo z czego, przynajmniej warszawskie ceny jakieś to były za grunt. No, w związku z tym, no, daliśmy sobie spokój i zaczęliśmy szukać ziemi. Ale ja mówię, potem dzięki temu udało się jeszcze, bo jeszcze to za mnie też te rozmowy prowadziliśmy, żeby wybudować nową siedzibę dla Urzędu Skarbowego. I dzięki temu właśnie Urząd Skarbowy też za te właśnie długi w stosunku do Skarbu Państwa przejął ten teren i mógł się wybudować. Także to też jakaś tam, mówię, jest i moja ręka. Cząstki wpłaty ręce. Tak, jakkolwiek inwestycja powstawała dużo później. Ale to są takie rzeczy, także, że mówię, no też dla nas satysfakcja, jakkolwiek zdawałem sobie z tego sprawę, że ta działka jest za mała dla milicji, bo oni mogli mieć tam to trochę większe i zaplecze jakieś i tam inne.
rzeczy sobie tam, choćby i nawet żeby parkingi mieli jakieś tam ludzkie czy coś takiego, no to nie mają tego, bo działka trochę była za mała. No ale była jaka była, trzeba było czym prędzej się brać, bo jak pieniądze powiedzieli, że jest część pieniędzy na inwestycje, że można rozpocząć, no to rozpocząłem. Trzeba korzystać. Tak. Także jak mówię, no to są też takie małe, ale i dużej satysfakcje. Bo w tamtym czasie nie można było sięgnąć po żadne pieniądze unijne, bo ich nie było. A teraz można śmielej coś bardziej jakieś projekty robić i wnioski składać. Można rozwijać. No, wszyscy korzystamy. Tak. Dobra, to ja w takim razie na razie dziękuję.